Cześć, tu jest Odrecja Alchemia. Dzień dobry. Dzisiaj mamy niesamowite informacje, które przyszły do nas pod wpływem tego, że coś zaczęliśmy sprawdzać. I bardzo żałuję, że nie włączyłem dyktafonu, bo zwykle jak alchemia coś sprawdza, znaczy niezwykle, różnie to bywa, ale często jest tak, że są pauzy, jakieś myślenie, jakieś itd., itd. A tutaj dosyć sprawnie to szło. Mieliśmy całkiem o czym innym kręcić. Przynajmniej alchemia chciała o czymś innym kręcić. Te odcinki, które już mamy nakręcone, tam wspominamy o kosmicznym ujawnieniu między innymi i że kosmiczne ujawnienie, te całe Korei Gut i tak dalej, że to wszystko upada, że oni się będą wycofywać z tego, że mają tam bajzel, bałagan i różne jakieś niefajne rzeczy wychodzą. Korei Gut wygląda jakby był przejechany przez samochód czy coś takiego. No strasznie przejechany, widać to. Coś tam się niedobrego dzieje. No i dzisiaj usłyszałem odcinek po angielsku, tam nie za dobrze wszystko zrozumiałem, ale z tego, co zrozumiałem, on mówił o nowych opiekunach Ziemi, tak? On już wspominał o rasie tam, tych rasie Zulusów, ale to już tam kilka miesięcy temu te przekazy jakieś tam były. Myślę, że kosmiczne ujawnienie, te polskie, prawdopodobnie ten odcinek przetłumaczy, ale im to tam zajmuje jakiś czas, a pan Lernaciński się trochę wycofał z tego wszystkiego. Wcale się mu nie dziwimy, ponieważ dostrzegł, że coś tutaj, coś jest nie tak z tym wszystkim. Tak? No i Korei Gut mówi, że właśnie, że ta rasa opiekunów tych Zulusów, że oni są właśnie przyszli, że oni są tacy fajni, a równocześnie tam mówi o tych wszystkich aniołach, że to na Ziemi to właśnie to przez te rasy anielskie, przez te białe rasy, bo ci Zulusi to są tacy trochę jak murzyni, wysocy, muskularni, coś takiego. Taka jest wizja, czyli nakręcanie, że ta rasa Zulusów to są nowi opiekunowie i że to jest takie fajne, a równocześnie tak jakby piętnowanie anielskich, archanielskich energii. My też w tych odcinkach nagranych też mówimy o tych anielskich, archanielskich energiach trochę w innym połączeniu, ale to też będzie z wizją. A tutaj na szybko taki odcinek. I myśmy wcześniej mówili, że tutaj ma przyjść rasa opiekunów czarnych pszczół. Tak? Myśmy już o tym dawno mówili. I coś tu się porobiło, i wygląda na to, że tych tak zwanych opiekunów czarne pszczoły w ogóle nie będzie, ale kto wie, to trzeba sprawdzać. Ale coś tu się z tymi opiekunami, to już od kilku miesięcy coś tu było nie tak. Trudno to było sprawdzić. I właśnie zauważyliśmy, że jakaś rasa jest taka i właśnie jacyś nowi opiekunowie się pojawili i że tutaj coś było niefajnego, bo były problemy ze sprawdzeniem tego i to było takie niefajne w trakcie. Jakieś problemy, złe samopoczucie i tak dalej. No i dzisiaj pod wpływem tego filmiku sobie sprawdziliśmy tych Zulusów tak zwanych, no i tutaj jest, powiem tak, no masakra jakaś. I tych informacji jest bardzo dużo. I to będzie alchemia mówić. Nie wiem, czy będzie w stanie to wszystko powtórzyć, a może nowe jakieś informacje to da. Może ja coś powiem. Tak, tytułem wstępu może coś powiedz. No i tak. Bo Korei Gut przedstawia ich jako bardzo taką fajną, pozytywną rasą, która też miała gdzieś tam chyba na Andromedzie właśnie takie problemy jak my na Ziemi, ale że to przezwyciężyli, ktoś im tam chyba pomógł, czy tam, że sami, no i że teraz oni tu przychodzą i że tak nam chcą pomóc.
I teraz chcę powiedzieć, że w ogóle po tych kilku też miesiącach jest ważne w ogóle na ten czas, żeby to też zaznaczyć. Teraz będą takie właśnie, powiedzmy, że właśnie rewelacje, że tutaj coś się będzie czyścić, coś się będzie podawać i tak dalej. Te informacje z teraz, i zaznaczam, że to ja to sprawdzałam, tak? No więc biorę to pod uwagę, że to jest prawda. Oczywiście może to nie być prawda. I też pierwsze, co chcę powiedzieć, to generalnie Ziemia nie musi mieć opiekunów. O tak mogłabym to nazwać. Teraz tytułem wstępu powiem, że na Ziemi jest oczywiście dużo takich, powiedzmy, że tutaj mi się pojawiła jedna osoba z Polski, która też jest dość jakby no, funkcjonująca w tych też klimatach, tych właśnie kosmiczno-ezoterycznych, która też tam dość dużo jakby pracuje na temat tego, żeby jednak nie wprowadzać właśnie tej rasy w ogóle żadnej rasy pod opiekę, żeby ta Ziemia była jakby pod opieką. I teraz tutaj jakby na to nie patrzeć... Ja to tylko sprecyzuję. To była taka rozmowa w energii z tą osobą, która ona się pojawiła i jakąś tam informację przekazała. Tak, tak i to jest, też jest nie pierwszy raz, kiedy mam na przykład takie wejścia na przykład na tę Ziemię, że tak powiem, i tam też są jakby pewnego rodzaju elementy zatrzymania tego czasu na Ziemi w pewien sposób, żeby ludzie, powiedzmy, objęli rzeczywiście tą swoją kontrolę nad tą planetą i tak dalej, ponieważ oni będą chcieli to przejąć. I teraz to są takie moje dość poważne słowa w kierunku właśnie tego też programu. Nie będę tego powtarzać tutaj w kółko. I teraz ci opiekunowie nie przedstawiają się za bardzo fajnie. I teraz miałam już tak ze dwa razy, kiedy ta federacja tak zwana kosmiczna, tak? Ta taka nie galaktyczna, tylko ta kosmiczna, ta wyzwoleńcza, właśnie od tej strony tak zwanych Zulusów, oni tutaj też zbierają te planety, które mają się jakby wyzwolić lub coś w tym stylu. Nie jestem od tego za bardzo specjalistką tych kosmicznych aż tak bardzo rzeczy, natomiast to wygląda źle, po prostu. Tak, i może tak jak po kolei, tak jak nam, jak ci te informacje schodziły, tak? No to że, czytaj. No, że to taka rasa humanoidalna, wysoka bardzo, 2,5 metra do 3 metrów i tu się też pojawiła taka informacja, że to jakaś hybryda Anu, tak jakby coś takiego tu się pojawiło. Lub jako pierwsza informacja. Nowa jakby wersja lub tak, coś w tym nam, stylu. Tutaj w trakcie tego sprawdzania bardzo nam się te różne rzeczy były bardzo podobne do rasy Anu, a równocześnie oni tak jakby w zapytaniach do nich, to oni się tego jakby wypierali, mówili jakieś inne, że oni są humanoidalną rasą od jakichś tam pradawnych, czy jakichś innych, gdzieś tam w ogóle z innego wszechświata, tak? I tak, tu chodzi, że mają bardzo krótkie DNA, że są krótko w ogóle, tak jakby, czyli ta rasa nie jest jakąś bardzo starą rasą, tak? Krótkie DNA, krótki okres we wszechświecie w ogóle, tak? Że to jakaś Andromeda, C157 planeta jakaś, nie wiem, czy taka w ogóle jest. Ale obszar taki, raczej niż planeta, albo obszar. Jakiś lokalny, nie wiem. I tak, że oni są bardzo silnie działający psychicznie, tak, że oni zniewalają psychicznie bardzo mocno. To się zresztą bardzo często pojawia w wielu takich niefajnych rasach. Tak. I co oni chcą tutaj zrobić lub nie chcą zrobić? Na pewno nas nie wprowadzą na wyższy fraktal, o którym my mówimy, a wręcz przeciwnie, na niższy. Tak? Mają tą wysoką technologię, statki.
Na początku się pojawiło, że żyją raczej pokojowo, przynajmniej tak to wygląda, ale nie wygląda to z dalszego sprawdzania, że to tak wygląda. Tak? Że mają połączenie z piramidami na świecie i je tak jakby odpalają. To też nie jest dobra informacja, bo oni jakby je biorą pod kontrolę. Ale nie wszystkie prawdopodobnie. Mhm. To jest... Zbierają wiedzę, czyli nie tylko, że mają jakąś swoją, ale tutaj z ziemi tą wiedzę zbierają dla siebie. Mają coś wspólnego z Majami. I że są raczej pod puchą od tego kosmicznego ujawnienia, od Korei, że to nie jest tak, jak tam mówi, a Korei ma po prostu jakąś robotę zrobić na ich... pole. Ta rasa żyje raczej na 5D, wyżej od ludzi. I tutaj ważna informacja. To są kanibale, tak? Czyli to połączenie z tymi Majami i nie tylko, też z Anu. Kanibale, coś ciekawe. To było takie coś, że syntetyzują białko ludzi. Tak, podobni są do tarotowej śmierci. Jak ktoś zna tarota, jak wygląda śmierć, to coś takiego. Są podobni do jakiejś formy alkoholu, denaturatu, niski astral, tak? Że to było jakby, to też tłumacz w taki sposób, że to się pojawiały tak zwane symbole, bo... Tak, tak, ale to takiej energetycznej formie. Tam dalej też będzie, że to raczej takiego... Dżina z butelki, czy coś takiego, że oni są z tej jakby z podpoziomów, z tych niższych. Tak jakby demon się zmaterializował na znaczy to, że demoniczne istoty się zmaterializowały, coś w tym stylu. Więc to nie jest jakby chyba... Też informacja, że mogą być określani jako wysocy szarzy też, bo jakoś tak energetycznie to jest blisko. Byli już na Ziemi, prawdopodobnie wielokrotnie, w różnych miejscach. Zulusi z Ziemi coś z nimi mają wspólnego. Korei ma za zadanie włączenie sztucznego kodu, aby mogli tu wejść. Czyli oni jeszcze tutaj nie weszli, tylko tak jakby na razie przygotowują to wszystko. Już chyba od dłuższego czasu też. Tak, jakby substancje demoniczne wydobyła się na poziom materii, tak? Że tak jakby demony z tych podpoziomów wydobyły się do świata materii. Tak, ściągają na niższy poziom. I naprzeciwko, tam Korei mówił, że bardzo źle o tych anielskich energiach, tak? Czyli to jest tak jakby walka między nimi. Aniołowie tego dokładnie nie sprawdziliśmy, co chcą aniołowie, ale generalnie się oni biją ze sobą. Tak, na piątym wymiarze jest wojna z nimi. Na poziomach niematerialnych też. Na Ziemi jest cały czas wstrzymywany czas. Tak jakby, nie wiem jak to powiedzieć, może to coś powiesz o tym? No ale to nie wiem, czy ty czytasz, czy ja mam to potem odpowiadać, bo ja bym chciała Czy ja mam też... robić przerwy, a ty chcesz mówić? No ja nie wiem. Bo może, bo tego jeszcze jest tych informacji, to jak wolisz? No może ja zacznę mówić, bo to jest kwestia tego, że tutaj trzeba to do tego dobrze podejść, żeby tutaj nie zrobić jakiejś z kolei dezinformacji, to jest ważne moim zdaniem, czyli to trzeba wziąć pod uwagę. I teraz tak. Tak, żeby wziąć pod uwagę, że to są wstępne tak jakby sprawdzenie tego i te informacje mogą być prawdziwe, wyglądają według nas, są prawdziwe, ale zawsze jest możliwa jakaś manipulacja przy takim wstępnym jakimś takim badaniu. I teraz tutaj... Przede wszystkim bo nie chciano jakby za bardzo udostępniać tych informacji na zasadzie, czyli nie chcieli za bardzo rozmawiać w sensie takim jakby wprost, no ale tak to potem zaczęło to się jakby odkrywać
powoli. I teraz tutaj, że tak powiem, jest to, co jest istotne. Istotne jest to, że żeby tak, zrozumieć przede wszystkim to, że oni rzeczywiście są, okupują ten tak zwany wyższy, powiedzmy, pułap. Nie będę tutaj określać wymiarów, bo się na tym nie za bardzo znam. Wiem, że jest tutaj robiona robota energetyczna z Ziemi, na pewno, jeżeli chodzi o zatrzymanie tutaj tego jakby wejścia w ten obszar jeszcze tej świadomości, powiedzmy, tej 4D tak zwanej i tak dalej, bo przy tym takim fikołku właśnie wejścia w nową erę, to może być katastrofa jakby w objęciu jakby tego tak zwanego patronatu. I to wygląda trochę tak, że ten czas jest trochę jakby wstrzymywany na tym poziomie. On i tak jakby kosmicznie sobie idzie, natomiast to jest tam walka prawdopodobnie dość duża i to też nie wygląda fajnie. Oni są generalnie kanibalami, w sensie takim nawet nie energetycznym, bo będą chcieli, bo czekają, są trochę zawiedzeni, że tutaj nie ma jakby ciał, które mogą jakby, ja wiem, że jak to brzmi, ciał, które mogą syntetyzować, na, nie wiem, jedzenie, jakkolwiek by to nie nazwać, czy na jakiś pewien rodzaj tak zwanych bardziej syntetycznych, czy takich form do jedzenia, czy posiłku, jakkolwiek by to, chodzi o bardziej jakby doładowanie DNA lub coś w tym stylu. Oni nie mają jakby tutaj połączenia jakby w rasie ludzkiej tego czegoś, czym oni są teraz, więc będą chcieli jakby to prawdopodobnie, czyli tą informację zabrać. Tutaj taka jest też informacja. Zasadniczo z tych kosmicznych ras, które mogą tu pomagać, to nie ma za bardzo, uważam, jakby nie ma co za bardzo iść w te jakby pomocowe rzeczy. Do tego jest bardzo daleko, że tak powiem, czyli ten obszar jakby nawet tej Andromedy to nie jest chyba nic bezpiecznego. Będą chcieli na pewno obalać jakby te wszystkie plejadiańskie rzeczy, na pewno pójdzie tutaj w ruch Watykan, te wszystkie elementy, co też nie jest jakby fajne jakby z Ziemi i tak dalej, będą chcieli wykorzystywać najsłabsze punkty. I tutaj, jeżeli w ogóle mogę zabrać zdanie na temat tak zwanych aniołów, czy jakichś tam substancji anielskich lub coś w tym stylu, to i tak to jest lepsze od tego, co oni tu proponują. Dlatego, że i też nie chcę tutaj wchodzić jakby w ocenę tak zwanych jednostek specjalnych na przestrzeni, które wykonują te rzeczy właśnie z tych frakcji anielskich, czy jakkolwiek by nie było, które mogą więcej zrobić, to oni i tak więcej zrobią dla przewrotu technicznego na Ziemi, niż na pewno będą się z nimi napierdzielać ostro. I tutaj bym powiedziała, że to należy, jeżeli w ogóle chodzi o Polskę, czy jakkolwiek by nie było te wszystkie rzeczy, to tutaj jesteśmy prawdopodobnie w takim momencie, że można by powiedzieć, że można się jakby ewentualnie poczuć w jakiejś całości, nawet jeżeli są podziały, to tutaj bym to wzięła pod uwagę, dlatego że nawet jeżeli chodzi o całą Ziemię, to tutaj będzie ten moment tak zwanego ogarnięcia się i też niepozwolenia, żeby oni weszli znowu jako, że będą tutaj rządzić. I tutaj naprawdę nie trzeba jakby w te rzeczy iść, bo jeżeli mogłabym się posunąć do jakichś analiz tak zwanych tych jednostek, które coś tam zrobią, to na pewno one zrobią tą robotę taką, która będzie dobra, czyli te, powiedzmy, że te nawet te anielskie tak zwane osobniki, oni generalnie mają, ci Zulusi, powiedzmy,
tak zwani, mają, też pokazało mi się coś takiego jak kryształowe czaszki i w ogóle ten taki motyw z filmu o Indianie Jonesie. To jest takie coś, co było bardzo, moim zdaniem mogła być to wkrętka jakaś, natomiast należałoby wziąć to pod uwagę, być może, dlatego, że to jest, dlatego mówię, to jest jakby na bardzo szybko robione i nie powiem, że to jest jakby na 100%, więc to jest takie coś, co wziąłem to też z jakąś tam lekką korektą. Ale są związani z Ameryką Południową i na bank tutaj, to akurat mogę powiedzieć, że raczej się tutaj nie mylę, to są jakby prekursorzy lub coś, mają jakby coś wspólnego z tymi właśnie, czy majańskim kalendarzem. Będą chcieli na pewno tutaj te rzeczy też odpalać, tak zwane z tych piramid, lub mają jakieś tam zapisy, które są jeszcze od tych jakby bardziej powiedzmy prekursorów ich z kolei, ponieważ będą zbierać tak zwane kody do uzupełnienia lub coś w tym stylu. Uważam, że są jedną wielką taką trudną trochę niż bardziej życiem i to tutaj może jakby nasiać spustoszenia. Nie chcę się bawić jakby w rewelacje w sumie. Dla mnie na przykład kosmiczne ujawnienie jest już bardziej upiorne niż jakby takie fajne i też uważam, że tutaj będą naprawdę duże takie elementy, które będą wykorzystywane, czyli będzie to po prostu porównywalne z jakąś walką w sądzie lub w ogóle będą się czepiać różnych takich elementów. I tutaj nie należy iść tak zwane wyzwolicielskie frakcje spoza, tylko patrzeć na to, co jest na ziemi, bo tutaj na ziemi generalnie i w Polsce nawet ta osoba mi się już nie pierwszy raz pojawiła. I ja wiem, że ona nie robi nic złego. To na pewno. I tutaj się okaże, że więcej jest takich osób i będzie to znaczy, jakby... Tak, myśmy się wielokrotnie krytykowali różne rzeczy, różne frakcje, różne osoby, ale też trzeba wziąć pod uwagę, są różne sytuacje, do różnych rzeczy się można czepiać, ale są też poziomy do tego, tak? I to, że się kogoś mogliśmy czepiać na przykład, to nie znaczy, że on musiał być kompletnie zły na przykład, tak? No niektórych, którzy się czepialiśmy, to ewidentnie były jakieś niefajne rzeczy, ale to już nie wchodząc w szczegóły, tak? No i teraz tutaj przyjdzie też czas tak zwany odpalenia tych super też tak zwanych jednostek na ostatnią chwilę i moim zdaniem tak, też jakby to wyjdzie w końcu tak bardziej i też będzie to może też widoczne. Wśród tych Polaków, którzy są jakby też w wersjach ezoterycznych, jest trochę tych osób. Ja się też przyglądam często na te osoby i tak dalej. I naprawdę są to... powiem tak, nie ma co się martwić. O, tak to mogłabym nazwać. I tutaj nie należy w ogóle iść jakby w oddawanie... w żadne rasy. Tu bym się wycofała jakby fantazjowanie, kto jest kim i też określanie, gdzie tam... Tak, bo większość tych informacji była fałszywa, fałszywie podana. I teraz ja, nawet jak jesteście z jakiejś tam rasy i w ogóle, no, to teraz tu jesteście tu. I teraz, jeżeli wasza rasa was zawoła, no to tam w sumie i tak pójdziecie w pewnym sensie. Tutaj rozegra się pewnego rodzaju no, też taki podział, w sensie takim, że ci, którzy chcą zostać na ziemi, no to też zostaną, ale ci, którzy nawet nie chcą zostać, a są w jakimś tam teraz momencie, to będą też... jest dużo tych osób właśnie spoza
Ziemi, które będą pomagać, bo one są jakby z wyższych poziomów, ale mają jakby czyste, takie bardziej centralne połączenie z wszechświatem, a nie jakby z tym obszarem. Tutaj bym wzięła to pod uwagę. Wszystko tutaj będzie bardzo mocno przebudowywane. Ta informacja może być oczywiście fałszywa i ja się mogę mylić. Natomiast ja bym nie szła jakby w opiekunów w ogóle. W ogóle. Tak jak alchemia powiedziała, że żeby nie przestraszać się, bo weźmy pod uwagę, że przez ostatnie 2-3 lata po prostu masa negatywnych jakichś informacji była podawana, myśmy też czasem mówili i wiele tych rzeczy tak jakby się odbywa też poza świadomością ludzi, że tak naprawdę nic się takiego nie wydarza, tak? Że coś się ma wydarzyć i potem się to wydarza lub nie wydarza, tak? Ale tak tutaj na Ziemi dalej wszystko sobie leci i jakoś tam jest, tak? Może nie jest ciekawie, była pandemia, teraz coś tam, tak. No co ciekawe, nie są zadowoleni z zaszczepionych i nie będą ich jeść. No, właśnie, że, no ta, wiadomo, że ta właśnie ta rasa tych Zulusów nie jest zadowolona z zaszczepionych, bo nie będą mogli tak jakby ich użyć do tego, czego oni by chcieli tam ich użyć, tylko muszą poczekać, aż oni dopiero umrą, czy coś takiego, a w ogóle to oni sami chcą wszczepiać jakieś rzeczy, tutaj jakiś czarny kryształ. No, mają jakby pewien rodzaj takiego czegoś. Coś takiego. Moim zdaniem może być to jakby likwidacja też być może na tym wyższym poziomie systemu czakralnego lub coś takiego będą chcieli zrobić. Ale w ogóle jest bardzo ciekawe, ponieważ ich ciała są krystaliczne i oni są z tego wyższego wymiaru też trochę, tak? I to, co wszyscy myśleli, o, będziemy mieć ciała krystaliczne, takie super, a to się okazuje, że co? Że takie demoniczne elementy mogą mieć takie rzeczy, że to nie jest wcale tak wszystko jednoznaczne i fajne. No, częściowo mają jakby to, przynajmniej tak mi się to wyświetliło, natomiast ja bym tutaj uważała jakby z tym, że oni są tacy bardzo kryształowi, bo podejrzewam, że no, z czegoś muszą jakby się poruszać i jeżeli to w ogóle była prawda, to zobaczyłam, ale no, my to zawsze czaimy jakieś rewelacje na nie. Ja bym nie chciała tutaj żadnych uzurpatorów w przestrzeni nawet, którzy jakby mają coś tam kontrolować nawet z podglądu, bo to wygląda dość krwawo i też... Tak, bo z tych wszystkich opcji, które były, kto miałby tu objąć, zawiadywać tym obszarem, to na razie to wygląda najgorzej, tak? Bo te czarne pszczoły to miały coś tam robić. No. Co tutaj jeszcze o tym Korei Good, że on się już wielokrotnie zdewaluował w tym kosmicznym ujawnieniu. Tak jakby to nie, można powiedzieć. Weź nie opowiadaj o nim, bo cię jeszcze poda do sądu, bo będzie tutaj... Dobrze, dobrze. I tutaj, że te ciało, które tutaj, że to właściwie zostało tylko pod nim tak jakby ciało, że on został w jakiś sposób rozmontowany i go właściwie to tutaj nie ma i to ta powłoka służy do zrobienia tego, co ona tam robi, tak? I tyle. Może jest to po prostu taka technologia duchowa, no nie wiem, jak to nazwać, w sensie jakimś tam. Jeszcze tu ciekawa informacja, że ta, bo ta rasa jakby tam właśnie w tej Ameryce Południowej w pewnym tam okresie i w pewną część ludności tam miała połączenie z nimi i że tu też niektóre rośliny też mają tak jakby, są pod ich kontrolą, czy tak jakby wyszły od nich. I to są jakieś takie właśnie niefajne, niebezpieczne rośliny, trujące. Pan Pakal, to też mówiłaś, że to chyba od niego. To są te wszystkie mitologie, tak. Takie właśnie
majańskie, tak? Prawdopodobnie. I tutaj to jest w każdej jakby kulturze tej takiej starej, tak to mogłabym nazwać, że oni tam jakby mają pewien jakby znacznik, czy ja nie wiem, czy mają, czy nie mają, ale coś tam jakby jest takiego, co nie są pierwszy raz na ziemi, to Tak. I tu jest ciekawe, bo oni są bardzo, nam się kojarzą z rasą Anu, ale nie do końca możemy to stwierdzić, czy to jest rasa Anu, czy to jest całkiem inna, bo takie krwawe rasy, to też tutaj oni są tak jakby od tych trójkątnych statków, a gdzieś tam są takie rasy gdzieś we wszechświecie. rynienek z krwią, Tak, jakieś ofiary, zabijanie tak. różnych takich. To jest dość ciekawe. Ja bym powiedziała, że tutaj trzeba ktoś, kto może, niech sobie to po prostu poogląda, na pewno nie oddawać jakby temu energii, ani też robić jakby oddania w ogóle w takim sensie, że przyjdzie ktoś, będzie tą planetą zarządzał. Jakby tutaj długo się nie było, to należy to po prostu też nie dopuszczać do takich jakby informacji. Od razu mówię, że z Polski jest kilka tych osób, które już tam się tym zajmuje w sensie odgórnym i też robi to dobrze, czyli nie dopuszcza jakby do wejścia w tą przestrzeń tej energii. Te istoty są jakby predysponowane do jakby zarządu takiego, który jest jakby nad ziemią, czyli on jest z kolei, no powiedzmy, że dobry, czyli taki nieszkodzący. I tutaj naprawdę jest duża wojna. My jesteśmy w centrum wojny. Rzadko kto używa tego sformułowania aż tak często. Ja też tego nie używam, natomiast mamy bardzo te warunki trudne. I teraz z tych poziomów, i teraz te poziomy tak zwane energetyczne, czyli takie bardziej powiedzmy substancyjne w dół, w zamknięciu tej przestrzeni i ograniczeniu wyjścia tego, co jest tutaj negatywne, plus też wejściu z kolei w momencie, kiedy będzie taka już okazja tego, co nie powinno wejść. I teraz te osoby się też jakby dlatego porodziły. Tutaj wracam do tego, że po całych tych bojach i oczekiwaniu na różne przełomy, nadchodzi dopiero ten czas, kiedy to się zacznie jakby uaktywniać. Często te osoby robiły też taką robotę, powiedzmy, bardziej energetyczno-duchową tam na tej przestrzeni, ale one też robią jakby też tą taką bardziej, powiedzmy, że kosmiczną. I tutaj to należy wziąć pod uwagę. Ja to mówię tak jakby z wolnej stopy, że nie zabieram jakby Tutaj ja taką tendencję zauważam, że czym dłużej tak jakby czas biegnie, pojawiają się coraz bardziej nieciekawe sytuacje i istoty. Niekoniecznie się coś tak jakby, bo na przykład ta rasa może w ogóle nie wejdzie, tak? Ale to jakby Korę i te całe kosmiczne to promuje, starają się, ale ktoś to może tam zablokować, albo te aniołki wygrają, ale w każdym razie coraz pojawiają się coraz niebezpieczniejsze Formy. postacie, formy. Na kanałach YouTube'owych, to tu, to tam zwracamy czasami na to uwagę. To, co kiedyś zwracaliśmy uwagę, że tam, o, że to złe i coś, to teraz, to jest wszystko pikuś, to, co wtedy było, nie? A myśmy się tam burzyli, o, jak tam mogli tam coś być tacy i tacy, I nie? teraz właśnie dlatego, że ludzie jeszcze no, nie przeszli tego poziomu właśnie objęcia tej kontroli nad tą planetą,
Z pewnego względu, to można tak zrozumieć, bo jest to podawane, że tam jest gdzieś ktoś, kto obserwuje, że to musi tutaj wykonać się to, bo tam te, też inne rzeczy się zadzieją i tak dalej, a jak coś, to to po prostu... To wygląda po prostu trochę inaczej, czyli w pewien sposób to w ogóle jest zawsze połączone z centrum wszechświata, nie z żadnym lokalnymi jakby frakcjami zarządów jakichś galaktycznych konglomeratów, nie wiadomo czego i tak dalej, tylko to trzeba, ci co się porodzili, oni mają wykonać to zadanie i robią to zadanie w takim tempie, jak pozwala im jakby reszta tego, co się tutaj zadziewa i nie możemy też przekraczać nikomu jakby woli, tak? To jest tutaj ważne. No i się wtedy robią te rzeczy jakby jeszcze bardziej demoniczne. One wychodzą. Tutaj się nie dopuszcza bardzo do wielu rzeczy, tak? Rzeczywiście. Ponieważ ludzie dalej jakby nic nie robią. I to tak trwa i trwa. I jeżeli to potrwa jeszcze ze 2 lata, a najlepiej by było, żeby to się skończyło w ciągu kilku miesięcy i żeby to był spokój, jest taka możliwość, ale jest to ciągle przeciągane. I ten czas czasami jakby stoi. Dlaczego stoi? Dlatego, że trzeba walczyć. Jak są walki, to wtedy czas stoi. Jak czas przyspiesza, to wtedy idzie jakby dalej to wszystko i szybciej i tak dalej. I można jakby to zrobić. Nie dość, że na Ziemi jeszcze z kilka rzeczy do zrobienia, to jeszcze jakby z tych takich powiedzmy punktów elementów demonicznych. I teraz jak ktoś... Bo może tak, są osoby, które mówią, że nie ma kosmitów. No i w sumie generalnie te substancje, powiedzmy, zulusowe, tych zulusów, mogą być na przykład funkcjami demonicznymi, które się emanują jakby na tym 5. poziomie, na przykład jako właśnie takie istoty. Ale z drugiej strony tutaj wyszło, że to są istoty, które żyją na przykład bardzo długo i 1000 lat, a jeżeli są kanibalami, to może być też kanibalizm energetyczny, ale tutaj chodziło właśnie konkretnie o materiały. Nie kanibalizm energetyczny, no, oni nie właśnie będą jeść energii, tylko będą jeść właśnie bardziej krew, czy jakkolwiek by nie było, no nie wiem, co to miało być, białko, nie wiem, być może do utrzymania jakby tego korpusu swojego, czy coś w tym stylu. Tak, bo jeżeli chodzi o Anunnaków, to oni zawsze mieli problem z przebywaniem na Ziemi. Ich ciała były niedostosowane, nie potrafili się jakby łączyć tutaj z ludźmi za bardzo i to był problem. A ta rasa jest, ma jakiś taki podobny problem, wygląda na to. Oni są bardzo wysocy i kilka tych istot było na Ziemi już jakby zalogowanych w kilku okresach czasu, głównie tuż przed resetami w pewnym sensie. Nie wiem, bo tutaj jakby czas nie istnieje. To jest jakby... Tak, i też te osobniki z tymi długimi czaszkami, właśnie część, to nie, mogły być nie tylko Anu, ale właśnie ta rasa od nich. Tak, mogła być. Tak, bo w Ameryce Południowej też takie tam osobniki występowały. Tak. Także to jest w ogóle taka informacja. W pewnym sensie powiem tak, ta rasa ani nie jest ani wybitna przede wszystkim, ani jakoś bardzo wysoka. Jest to podana informacja tak zwana do sprzedania prawdopodobnie. Tak, mogą się jawić też bardzo tak dostojnie, tacy wysocy są. Tak. Mogą się pojawić w jakichś takich szatach i tak dalej, to jest jakby tak, emanacja też, taka. Też to się pojawiło, że to są jedni z tych wysokich, tak jak na przykład ci wysocy, ale na przykład ci słowiańscy, ale to jest całkiem co innego. Ale nie, to jest, to ale, w ogóle ale nie ten, ma tak, żadnego porównania. Nic porównania, ale jest też na przykład ta siła psychiczna, tamci też taką bardzo dużą siłę psychiczną posiadali, czy posiadają, też długo żyli, czyli to są takie podobne rzeczy. Tylko, że oni mieli z kolei takie
pierwotne też, te powiedzmy, na że długie, długie, tak. Źródłowe, a to w ogóle nie ma jakby, to jest jakby bardzo krótkie, czyli to jest jakby stworzone z innej rasy lub przetworzone, no nie wiem, z tych rzeczy, które na pewno będą chcieli coś uruchomić jakby z ziemi, prawdopodobnie jakąś technologię być może. I to jest jakby takie coś, co bym wzięła też pod no uwagę. No dobrze, to może to zakończmy już, nie? A po prostu prześlijcie tym ludziom, którzy coś rozumieją w tych klimatach, którzy potrafią coś sprawdzić, niech sobie to sprawdzają, przetwarzają i zobaczymy, co z tego wyniknie za jakiś czas. Tak. Żeby to na przykład dotarło do kosmicznego ujawnienia. Tak, bo nie, oczywiście. Bo nie wiem, czy to... Do kosmicznego ujawnienia. Ale nie tamtego, tylko polskiego na przykład. No, a nie do Korea Guda. Ja mam dosyć tych Amerykanów i tych wszystkich rzeczy, które tam się dzieją, bo to jest po prostu... To jest taka masakra, że... Dobrze, dobrze, dobrze. No, dziękujemy bardzo i do widzenia. Trzymajcie się, cześć.